Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu dotyczącym psychologii inwestowania, a zwłaszcza psychologii tłumu, racjonalności, efektywności rynku. Nazywam się Rafał Bogusławski, jestem analitykiem zajmującym się przede wszystkim rynkami surowcowymi Forex w aspekcie technicznym, czyli też zmianami związanymi z psychologią, która występuje na tych rynkach, odzwierciedla zmiany cen, powoduje, że czasami wydaje się, że te rynki są całkowicie racjonalne. A czasami wydaje się, że są dużo bardziej racjonalne. Ten temat dla mnie jest niezwykle frapujący, ponieważ mogę powiedzieć w ten sposób, że większość pieniędzy, które zarobiłem na rynkach finansowych, zarobiłem dzięki zrozumieniu pewnych mechanizmów związanych z psychologią rynków finansowych. Większość pieniędzy, które straciłem na rynkach finansowych, straciłem przegrywając wewnętrzną grę, którą prowadzi każdy inwestor sam ze sobą, nie rozumiejąc pewnych mechanizmów albo ulegając presji, ulegając błędom, które popełnia każdy inwestor wchodzący na giełdę, każdy człowiek tego doświadcza, jeżeli kiedykolwiek zainwestował pieniądze, wcześniej czy później popełni takie błędy. Stąd tematem dzisiejszego spotkania jest psychologia rynku, psychologia tłumu. Następnego spotkania temat to jest kształtowanie psychiki gracza giełdowego, czyli te aspekty związane z naszą wewnętrzną grą, którą prowadzimy w momencie, kiedy wchodzimy na rynek. Więc zaczynamy. Tutaj postawiłem pytanie, dlaczego rynki nie są racjonalne. Jest mnóstwo koncepcji, mnóstwo teorii, jest wiele poglądów, które się ścierają. Są ludzie, którzy uważają, że rynki są efektywne, racjonalne. Ja do nich nie należę. Dlaczego? Proszę bardzo. Jest coś takiego jak świat akademicki, założenia dotyczące zachowania rynku, które obowiązują w większości uczelni akademickich, w ogóle w środowisku naukowców. I jest rzeczywistość rynkowa, czyli to, co się faktycznie dzieje na rynku. Jeżeli patrzymy na założenia akademickie, mamy tak zwaną teorię efektywności rynku. Ta teoria zakłada, że rynki są efektywne, dyskontują wszystkie. Inwestorzy podejmują decyzje racjonalnie, nie są powiązani ze sobą i rynki dążą do równowagi. W rzeczywistości rynkowej sytuacja, ja się zgadzam tylko z tym, że rynki dążą do efektywności, natomiast dużo im brakuje do tego, żeby zachowywały się racjonalnie, żeby dyskontowały w prawidłowy sposób wszystkie informacje z wielu powodów. O tym będę mówił później. Drugim założeniem akademickim jest teoria zachowań. Tutaj większość akademików uważa, że człowiek jest istotą rozsądną, racjonalną, podejmuje decyzje wtedy, kiedy spodziewa się nagrody, unika działania, kiedy spodziewa się kary. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje na rynkach, to okazuje się, że te emocje, które się pojawiają, modyfikują tą racjonalność zachowań i bardzo często inwestorzy wchodzą na rynek w momencie, kiedy absolutnie nie powinni tego robić, albo wychodzą z rynku wtedy, kiedy poziom strat powoduje, że są zbyt, że przekraczają pewien próg bólu, który każdy człowiek posiada. Znowu w świecie założeń akademickich mamy miary statystyczne jako typowe narzędzie do oceniania tego, czy dana strategia inwestycyjna na przykład jest właściwa, czy rynek porusza się we właściwy sposób. Natomiast jeżeli patrzymy na rynki co pewien czas i to dość często zdarzają się sytuacje, które całkowicie wykraczają poza te rozkłady prawdopodobieństwa, które obowiązują w założeniach akademickich. Jeżeli tutaj przyjmujemy model rozkładu normalnego, to ostatnie wydarzenia z ostatnich chociażby 3 lat pokazują zarówno na rynku akcji, jak i na rynkach walutowych, jak i rynkach surowcowych, że stan normalny dla rynku to jest tak zwana anomalia, czyli dzieje się coś, co według prawdopodobieństwa nie powinno wystąpić. Czyli to, co tutaj według miasta tych ma 1% szans na zrealizację się, według tego, co spotykamy na rynku, dzieje się dużo, dużo częściej. Kolejne założenie akademickie, człowiek jest zdolny obiektywnie oceniać informacje, które do niego napływają. Ja twierdzę, że żaden człowiek nie jest w stanie tego robić, zwłaszcza kiedy już zajął pozycję na rynku. Jeżeli jest jeszcze możliwe ocenienie tego, co się dzieje na rynku, kiedy patrzymy z boku, nie jesteśmy zaangażowani emocjonalnie, w momencie, kiedy zajmujemy pozycję na rynku, czy kupujemy, czy sprzedajemy, nasz umysł zaczyna filtrować informacje w taki sposób, żeby utwierdzić nas w przekonaniu, że zajęliśmy właściwą pozycji. Więc zaczynamy oceniać informacje, przetwarzać informacje w taki sposób,
żeby utwierdzić się w przekonaniu, że to jest właściwy ruch. I tkwimy w tym przekonaniu najczęściej zbyt długo. Decyzje są niezależne od siebie, to jest kolejne założenie akademickie i to absolutnie się z tym nie zgadzam. Po pierwsze, inwestorzy są częścią tłumu. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w tej chwili, to wszyscy inwestorzy na świecie są w zasadzie połączeni siecią informacyjną. Praktycznie w każdym biurze maklerskim mamy serwis Bloomberga albo Reutersa. Wszystkie informacje pojawiają się mniej więcej w tym samym czasie. Następuje przepływ informacji i to jest jedna część wpływu tłumu na podejmowane decyzje, na przykład pewnych pomysłów, które się pojawiają. Druga to to, że same ceny, zmiany cen powodują to, że inwestorzy modyfikują swoje zachowania i ceny wpływają na rzeczywistości przez inwestorów, więc inwestorzy są w pewnym stopniu uzależnieni od decyzji podejmowanych przez innych uczestników gry. Co decyduje o zachowaniu tłumu? Po pierwsze, siła napędowa, chciwość i strach. Gdyby niechciwość i strach, ceny by się nie zmieniały, praktycznie giełdy by nie istniały. To, co napędza ludzi do podejmowania tej gry, to jest to, że chcą się wzbogacić. To, co powoduje, że tracą pieniądze, to jest lęk albo strach wtedy, kiedy ponoszą straty. Na rynku występują najczęściej dwa obozy, czyli byki i niedźwiedzie. Ci, którzy kupują wierząc we wzrosty, ci, którzy sprzedają wierząc w spadki. Jest jeszcze coś, stoją z boku. Często ta trzecia grupa przeważa w pewnym momencie szale, jeżeli chodzi o kształtowanie się rynków manii inwestycyjnych, takich jak to mieliśmy w czasie światowej, czy na przykład na ostatnie lata 2006-2007. To, co motywuje do działania, to przede wszystkim ból, ponieważ to jest znacznie silniejszy determinant, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, podejmowanie działań przez inwestorów, niż poszukiwanie zysku. Badania pokazują, że człowiek mniej więcej 2,5 raza boleśniej odczuwa stratę niż zysk, czyli jeżeli zaczyna tracić, to jego umiejętność racjonalnego podejmowania decyzji gwałtownie opada. Każdy człowiek ma pewien próg bólu, finansowej straty, przy której zaczyna zachowywać się jak zaszczute zwierzę. Wtedy nie możemy mówić w ogóle o żadnej racjonalności. To, co się działo na przykład w 2009 roku, na początku roku, kiedy pomimo już bardzo atrakcyjnych wycen, jeżeli chodzi o na przykład surowce czy akcje, ludzie nadal sprzedają, wynika tylko z tego, że tracili zbyt dużo pieniędzy. Wtedy nie podejmują racjonalnych decyzji, wtedy podążają za trendem, starają się wyjść z rynku i zapomnieć. To, co decyduje o zachowaniu tłumu, to jest puls cenowy. To jest coś, co o czym jeszcze będę mówił w późniejszym czasie. Ceny kształtują siłę zbiorowości zarówno byków, jak i niedźwiedzi. Jeżeli jesteśmy w trendzie wzrostowym, to puls cenowy wzmacnia obóz byków, osłabia niedźwiedzi. Jeżeli jesteśmy w trendzie spadkowym, puls cenowy osłabia byki, wzmacnia niedźwiedzi. I trwa to tak długo, jak długo potrzeba przyłączania się, czyli taki determinant, który znowu pojawia się w przypadku inwestorów, którzy widzą, że coś się dzieje na rynku, w pewnym momencie mówią, ok, ten trend jest już trwa tak długo, tyle rzeczy, tyle pieniędzy mogłem zarobić, nie zarobiłem, przyłączę się. Jest wzmacniany pojawianie się nowych uczestników, którzy też przechodzą ze strony na przykład niedźwiedzi na stronę byków. To, co jest ciekawe, to jest siła trendu, a liczba zwolenników. Siła trendu jest największa wtedy, kiedy liczba zwolenników ma lekką przewagę w stosunku do liczby przeciwników, czyli tych, którzy wierzą, że będzie inny ruch rynku. Natomiast kiedy liczba zwolenników danego trendu, tak, zwiększy się i osiąga już swoje apogeum, powiedzmy, że to jest około 80%, którzy są przekonani o tym, że ten trend będzie kontynuowany, najczęściej trend słabnie i wyczerpuje się potencjał ruchu wzrostowego, następuje zmiana. To też jest dalekie od racjonalności. Co jest jeszcze ciekawe, to jest to, dlaczego tak się dzieje. Są pewne uwarunkowania, powiedziałbym, strukturalne czy fizjologiczne. Mózg człowieka składa się z trzech oddzielnych systemów. Pień mózgu to jest najstarsza część mózgu, ukształtowana mniej więcej 250 milionów lat temu. I są to zachowania instynktowne, popędy, wszystkie prymitywne, pierwotne emocje. System limbiczny to jest coś, co powstało tam 150 milionów lat temu i to są te wyższe emocje. Odzwierciedlanie świata zewnętrznego wewnętrznym, czyli przetwarzanie informacji, przekładanie ich na zrozumiały język emocjonalny.
I neokorteks, czyli nowa kora, to jest coś, co powstało kilka milionów lat temu. I tutaj jest racja. Inwestor powinien poruszać się głównie w tym świecie. Natomiast ze względu na to, że pieniądze powodują bardzo silne emocje, w momencie, kiedy wchodzi na rynek, najczęściej zaczyna reagować tutaj. Stąd na rynkach pojawiają się manie inwestycyjne, stąd pojawiają się czarne poniedziałki, spadki rzędu kilkunastu procent, chociażby tak jak ostatnio spadki na srebrze. Umysł zbiorowości to jest bardzo ciekawe zjawisko, fantastycznie opisał to facet, który nazywa się Gustave Le Bon, napisał to w 1895 roku, książkę o tytule Psychologia tłumu i on analizował tam rewolucję francuską i zachowania ludzi, którzy znaleźli się w tłumie. Okazało się, że opis tej rzeczywistości z tamtego okresu idealnie pasuje do opisu zbiorowości świata inwestycyjnego. Okazuje się, że ludzie, którzy tworzą pewną zbiorowość, dają część tej racjonalności, którą tutaj powinni mieć, na rzecz tłumu. Tłum zaczyna funkcjonować wtedy, kiedy dostrzega pewne zmiany już w sposób oczywisty. Czyli na przykład bardzo trudno jest zareagować na zmianę trendu w początkowej fazie, ponieważ jeszcze umysł zbiorowości jakby tego nie dostrzega. Powie najsilniej na poziomie instynktów pierwotnych, czyli bardzo silne emocje pojawiają się w momencie, kiedy człowiek staje się częścią zbiorowości. Stąd dla inwestora indywidualnego jest zalecenie, by unikać wchodzenia na rynki w momencie, kiedy ten umysł zbiorowości szaleje. Podstawowe czynniki związane z psychologią tłumu, przywódca zbiorowości. W każdej zbiorowości, w każdym tłumie potrzebny jest lider. Takim liderem może być na przykład jakiś guru inwestycyjny, natomiast naturalnym liderem jest cena w przypadku świata inwestycji. Jeżeli patrzymy na to, co się dzieje ze zbiorowością, to cena, kształtowanie się ceny, na przykład wzrost, ale powoduje zmianę nastawienia części inwestorów, przyłączanie się kolejnych, to cena decyduje o tym, po której stronie większość inwestorów chce być. Kolejna rzecz, presja większości. Jeżeli jestem po niewłaściwej stronie rynku, albo większość na przykład komentarzy, które są w radiu, w telewizji, mówi, że będą wzrosty, to ciężko jest się oprzeć, ponieważ większość ludzi ma potrzebę przyłączania się do większej zbiorowości. To jest jeden z atawizmów, które są bardzo interesujące, są prawdopodobnie wyniesione jeszcze z czasów, kiedy nasi prapraprzodkowie siedzieli w jaskiniach i kiedy odłączenie się od grupy oznaczało śmierć. W tej chwili ta potrzeba bycia z grupą w przypadku inwestycji bardzo często kończy się fatalnie, ponieważ jeżeli przyłączamy się w zbyt późnej fazie do większości, możemy boleśnie przekonać się o tym, jak wielkie można ponieść wtedy straty. Tutaj znowu wspomniane srebro z zeszłego tygodnia, spadki o 30% w ciągu kilku sesji. Dwie siły, które powodują, że inwestowanie jest pełne czynności, które pojawiają się inwestorów, to jest to, że z jednej strony ludzie są indywidualnymi jednostkami, które działają w sposób racjonalny, z drugiej strony mają potrzebę przyłączania się do grup. Podstawowe mechanizmy, które decydują o tym, jak ludzie reagują, to jest taki znowu atawistyczny mechanizm walcz albo uciekaj. Walcz na przykład w przypadku świata inwestycji jest strategią, która prowadzi do porażki, bo to oznacza, że sprzeciwiasz się temu, co dzieje się na rynku. Jeżeli zająłeś pozycję długą, rynek zaczyna spadać, to koncepcja walcz mówi, wytrzymam, poczekam. Właściwa koncepcja to jest wycofaj się, uciekaj, tylko powinna ta ucieczka być zaplanowana dużo wcześniej, tak żeby nie było to na poziomie tych podstawowych pulsów, popędów, tylko żeby to było zaplanowane. Stąd wprowadzanie stop lossów czy poziomu wyjścia z rynku jest jednym z kluczowych parametrów pozwalających uniknąć przejażdżki razem z tłumem w jedną i drugą stronę. Euforia i panika i manie inwestycyjne. Tutaj przykładów tego mamy bardzo wiele. W XVII wieku tulipomania w Holandii, wzrosty o kilkaset procent w cenach cen cebulek. Kampania mórz południowych, XVIII wiek we Francji, później chociażby na Florydzie wzrosty nieruchomości w latach 20., bańka internetowa na początku tego stulecia, czy ostatnie wzrosty na rynku nieruchomości z 2005-2007 na naszym rynku. W pewnym momencie tłum jest podatny
do uwierzenia w nowe paradygmaty. Na przykład w czasie bańki internetowej inwestorzy zaczęli wierzyć, że tym razem cykl koniunkturalny będzie, wartość tego rynku będzie rosła astronomicznie po 30% rocznie. Pojawiły się wyceny instrumentów, które były kosmiczne, zakładające wzrost rynku, który spowodowałby, że na przykład firma typu Microsoft musiałaby osiągnąć rozmiary całej globalnej gospodarki w perspektywie 15 lat, gdyby utrzymała takie tempo wzrostu, jakie było zakładane w tych prognozach. A to robią te prognozy wtedy racjonalni ludzie, którzy zaczynają wierzyć w siłę trendu, ponieważ są częścią tłumu, tracą racjonalność, zaczynają przetwarzać informacje w taki sposób, w jaki przetwarza większość wokół nich. Na to nakłada się poza tymi czynnikami psychologicznymi jeszcze taki aspekt, o którym chcę wspomnieć, czyli kłopoty z prognozowaniem, prognozy fundamentalne czy modele ekonomiczne, które są wykorzystywane w świecie inwestycji. Pierwsze założenie, z którym się nie zgadzam, to jest to, że można zrozumieć system gospodarczy poprzez rozbicie go na elementy składowe, to jeszcze się bierze z czasów Kartezjusza, że można podzielić rzeczywistość na małe fragmenty, analizując te małe fragmenty, zrozumieć mechanizmy determinujące na przykład zmiany cen na rynku. System gospodarczy jest tak złożonym organizmem i występuje tak wiele współzależności, że jakakolwiek próba rozbicia go na czynniki pierwsze mija się z celem. To znaczy dane wyjściowe, które uzyskamy dzięki temu, nie opisują rzeczywistości. Natomiast stworzyć system, praktycznie w tej chwili przy poziomie wiedzy jest to niemożliwe, by stworzyć system, który, czy model, który opisze całą rzeczywistość i który można by wykorzystać w świecie inwestycji. Drugim błędnym założeniem jest ekstrapolacja, czyli prognozowanie, że dane zjawiska będą kontynuowane przy określonej sile natężenia, czyli będą, krótko mówiąc, w następnych latach podobne tendencje występowały jak w bieżącym roku. Bardzo rzadko analitycy są w stanie przewidzieć dlatego punkty zwrotne, ponieważ większość modeli zakłada, że będzie pewien trend kontynuowany. Błędy w założeniach modelu. Tutaj można wymienić chociażby to, że są różne szkoły w świecie makroekonomii, na przykład keynesiści czy monetaryści i oni tworzą inne modele, zupełnie inne parametry wprowadzają, zupełnie inne parametry biorą pod uwagę. Natomiast modele tworzą ludzie, często popełniają błędy też fundamentalne, jeżeli chodzi o założenia, które przyjmują. Dane, które są wprowadzane do modelu też czasami odbiegają od rzeczywistości, a na pewno są opóźnione. Brak powiązań pomiędzy modelem i rzeczywistością. To jest ciekawa rzecz, ponieważ jeżeli w samochodzie mamy na przykład termostat, to on jest częścią samochodu. Jeżeli się popsuje termostat, to samochód przestanie jechać wcześniej czy później, najczęściej wcześniej. Jeżeli skonstruowany jest model ekonomiczny, czy model, który pozwala w jakiś sposób prognozować rynek, to w momencie, kiedy on się popsuje, to my o tym się dowiemy po kilku miesiącach, najwcześniej. Ponieważ nie ma interakcji pomiędzy modelem i rzeczywistością, czy model w żaden sposób nie wpływa na to, co się dzieje w rzeczywistości. Dynamiczne zmiany w systemie gospodarczym ostatnie lata pokazują, że gospodarka tak przyspieszyła, zmiany tak przyspieszają, że większość modeli, które jest wykorzystywana, opisuje świat, który nie istnieje. Stąd trudno mówić o racjonalności, jeżeli całe wnioskowanie oparte jest na błędnych założeniach. Cykl rynkowy informacji. No, kursy poruszają się w trendach przede wszystkim z potrzeby przyłączania się i podążania inwestorów za większością. W trendzie wzrostowym informacje negatywne są ignorowane z tej prostej przyczyny, że ludzie filtrują informacje wtedy przez pryzmat pozytywnych oczekiwań. Nie chcą widzieć tego, że pojawiają się pewne zagrożenia. W trendzie wzrostowym informacje pozytywne bardzo silnie wpływają na notowania. Przesilenie następuje wtedy, gdy większość inwestorów jest po niewłaściwej stronie rynku. To, co mówiłem, trend wyczerpuje się wtedy, kiedy większość wierzy, że będzie trwał w nieskończoność. Na rynku srebra to się wydarzyło 2 tygodnie temu, kiedy już większość wierzyła, że wzrosty mogą być trwać w nieskończoność i nagle przyszło oprzytomnienie, szok, który spowodował spadki. To byłoby niemożliwe, gdyby nastąpiło to 3 miesiące wcześniej, ponieważ szaleństwo rynku nie było wystarczające, żeby takie tąpnięcie rzędu 300% mogło mieć miejsce.
I tutaj kolejna rzecz, dostosowanie rynku zajmuje dłuższy czas, więc to jest też zaprzeczenie efektywności rynku, która mówi, że rynki momentalnie dostosowują się do nowych informacji. Podstawowe założenia dotyczące trendów, tutaj cykl rynkowy. Tu wziąłem dla przykładu eurodolara z 2010 roku, gdzie było 2% pesymistów dotyczących perspektyw euro. Pierwsza faza, z niedowierzaniem patrzą na to, co się dzieje, zaczynają się spadki. Ale tutaj jeszcze wielu inwestorów wierzy w to, że te spadki będą trwałe. Stąd korekta spada. Tutaj już większość zaczyna wierzyć, że ten trend się zmienił, natomiast nie wierzą w to, że będzie trwał jeszcze dalej. Zaczynają się wahania, taka faza wątpliwości. Zaczyna się równoważyć popyt z podażą. Natomiast później następuje wybicie. Najczęściej tutaj się pojawiają informacje, które są niekorzystne, tak jak tutaj było bankructwo potencjalne Grecji, tak zagrożenie z spłatami. Tu następuje już faza pewności, bardzo dynamiczny ruch. Po drugiej stronie ci, którzy mają niewłaściwe pozycje, wchodzą w etap paniki, decydują się na w dużym stopniu już irracjonalne zachowania, czyli zamykają pozycje w momencie, kiedy rynek jest gdzieś na tym poziomie, gdzie wiele wskaźników pokazuje, że jednak ten potencjał spadkowy zaczyna się wyczerpywać. I w momencie przesilenia, tutaj było tylko 3% optymistów, zmieniamy kierunek trendu. To jest tak często przerabiane na praktycznie wszystkich rynkach, czy akcyjnych, czy surowcowych, czy walutowych, że jest zdumiewające, że ludzie nie chcą dostrzegać takich mechanizmów, więc z tego korzystać. Kolejna rzecz, która jest istotna, to są wstrząsy oddziaływające. Mamy wstrząsy wzmacniające trend, wstrząsy działające przeciwtrendowi. Wstrząsy wzmacniające trend powodują najczęściej przyspieszenie trendu, na przykład w trendzie wzrostowym, jeżeli pojawia się korzystna informacja, to umacnia przekonanie byków, że są po właściwej stronie rynku. Jeżeli pojawiają się wstrząsy działające przeciwtrendowi, to następuje dezintegracja, zmniejsza się ilość osób, które są skłonne nadal uczestniczyć w tym trendzie. Po którymś wstrząsie przeciwko trendowi najczęściej następuje zmiana trendu. Schematy adaptacyjne to jest coś, co występuje i z czego warto korzystać w momencie, kiedy bierzemy pod uwagę inwestowanie. Jeżeli pojawia się jakaś informacja szokowa, następuje wzrost cen, na przykład jeżeli to jest pozytywna informacja, i potem przez pewien czas następuje dopasowanie się do informacji. Gdyby na rynku pojawiła się tylko jedna informacja, to można byłoby założyć, że ten model się sprawdza. Natomiast na rynku pojawiają się kolejne informacje i często te informacje są przesunięte w fazie, powodują, że ten cykl nakłada się wypadkowa, wypłaszcza się czasami, wzmacnia się, tak jak to miało miejsce w czwartek w zeszłym tygodniu, kiedy pojawiły się pod rząd kilka negatywnych informacji. Najpierw to jest rynek eurodolara z czwartku zeszłego tygodnia, wykres pięciominutowy. Najpierw dane z Niemiec niekorzystne o rozwoju gospodarki niemieckiej. Tu była reakcja. Później komentarz Europejskiego Banku Centralnego, a w zasadzie brak deklaracji, że stopy procentowe wyższane. I dane z USA też niekorzystne. Trzy takie szoki spowodowały, że rynek zaczął spadać. Natomiast jeżeli rynek byłby efektywny, to zgodnie z modelem efektywności, praktycznie po pojawieniu się takiej informacji, rynek powinien opaść do tego poziomu w ciągu 5 minut czy kilku minut. Nie powinno to trwać tak, jak tutaj trwało, praktycznie do zamknięcia sesji. Natomiast rynki nie są w stanie, czy inwestorzy nie są w stanie w sposób racjonalny ocenić siły oddziaływania takiej informacji, czy ciężaru gatunkowego takiej informacji. Ja tu mówię przykład Julie Roberts, która zgadzając się na wystąpienie w filmie Pretty Woman, podejrzewam, nie miała świadomości tego, jakie będzie miało konsekwencje dla jej kariery. Na rynku inwestycyjnym sytuacje są bardzo zbliżone do sytuacji właśnie, w której podejmujemy pewną decyzję, czy oceniamy pewną decyzję, natomiast nigdy nie mamy pewności, ponieważ to dopiero po pewnym czasie zaczyna być oczywiste, że ta informacja była bardzo istotna i że tutaj nastąpiła zmiana średnioterminowa w tym momencie. Tutaj większość jeszcze inwestorów to nie wie. Gdyby rynki były racjonalne, gdyby były w stanie obiektywnie ocenić, co się dzieje na rynku, to nastąpiłby spadek, stabilizacja i rynki poruszałyby się skokowo pod wpływem kolejnych informacji, które byłyby ujawniane na rynku. Co się dzieje na rynkach jeszcze? Na przykład
dwa takie zjawiska, które bardzo często i o których warto mieć pojęcie, to jest szok informacyjny. To jest z kolei piątkowy wieczór, poprzedni tydzień. Pojawiła się plotka na temat tego, że Grecja chce wystąpić ze strefy euro. I pierwsza reakcja, tu jeszcze, tutaj się pojawiło to w internetowym wydaniu Szpigla, natomiast tutaj pojawiło się już w plotkach, tutaj się pojawiło na Reutersie i Bloombergu, więc jak tu się pojawi na Bloombergu, no to to już jest prawda, tak? To co jest w serwisie, to jest prawdą i trzeba się do tego ustosunkować. Co się stało? No spadki. Praktycznie do końca sesji spadki. Jak pokazywałem schemat adaptowania się ceny do takiego szoku, proszę bardzo, w poniedziałek okazało się, że być może nie jest tak źle, ale mimo wszystko może jednak jest źle i gdyby nie było więcej informacji, pewnie tutaj gdzieś rynek osiągnąłby stabilizację. Natomiast wiadomo, że napłynęły następne informacje i rynek poszedł dalej. Drugi rodzaj szoku to jest jeszcze ciekawszy typ szoku, występuje na rynkach, to jest szok cenowy. Po szaleństwie tegorocznym wzrostu ceny miedzi, tak, z poziomu $27 do 50 niemalże, następuje faza spadku. Ten spadek sam w sobie jest tak silny, że powoduje zmianę optyki większości inwestorów na perspektywy srebra. Natomiast pozostaje kwestia nadziei, że być może to odbicie będzie trwało dłużej, chociaż tutaj do tego poziomu wzrosną ceny, żeby można było chociaż trochę zamknąć tych pozycji, które są po niewłaściwej stronie rynku. Tutaj ten ruch w tej chwili napędzają w większości ci, którzy grali na wzrosty, bo ten trend trwał bardzo długo i oni są na granicy bólu, to znaczy ponieśli takie straty finansowe, że będą podejmowali decyzje, które są nieracjonalne. Tu wystąpiła reguła 3 dni, po 3 dniach następuje przesilenie, dzisiaj jesteśmy już tutaj i prawdopodobnie, nie wiem czy pójdziemy głębiej tutaj, czy będzie jakieś drobne odbicie, natomiast po tym co tutaj rynek pokazał, gdyby rynek był racjonalny, powinien opaść do tego poziomu i na tym poziomie się konsolidować. Natomiast nadzieja, wiara w to, że może będzie inaczej, powoduje, że ten proces będzie trwał, pewnie będzie trwał kilka miesięcy. Ci, którzy w tej chwili łudzą się nadzieją, że być może to jest kolejna rzecz, która powoduje, że rynki są irracjonalne, ponieważ nadzieja umiera ostatnia. Prawdopodobnie zamkną te pozycje gdzieś tutaj, przy tym poziomie, kiedy będzie to moment, kiedy warto będzie ponownie kupić srebro i poczekać na to, że pod koniec roku znowu będzie po $40. Ale to są takie rzeczy, z którymi warto się zapoznać, ponieważ tak jak mówię, najwięcej pieniędzy na rynkach zarobiłem wtedy, kiedy rozumiałem pewne mechanizmy i wykorzystywałem na przykład takie szoki cenowe. Podobny wystąpił ostatnio na ropie i podobne było odbicie. Dzisiaj też kształt wykresu ropy jest bardzo podobny. Wykorzystując takie momenty na zawieranie transakcji, będąc poza rynkiem, nie będąc częścią tłumu, zwiększałem swoje szanse na to, żeby zarabiać pieniądze. Praktycznie w każdym tygodniu są jakieś okazje inwestycyjne, w każdym miesiącu zdarzają się takie momenty, kiedy warto wejść na rynek, wykorzystując szaleństwo rynku. Nieracjonalność rynków podsumowując. Przede wszystkim o decyzjach w dużym stopniu decydują emocje, zwłaszcza jeżeli mamy dynamiczny trend. Jeżeli rynek jest w miarę spokojny, to wtedy można mówić o jakiejś tam racjonalności, natomiast w większości sytuacji mamy jednak rynki, które są dynamicznie ruszają, zwłaszcza rynki walutowe i surowcowe. Tam główną rolę grają emocje. Nierozumienie mechanizmów, które powodują to, że inwestorzy stają po stronie, albo dlaczego na przykład występują jakieś wstrząsy rynku, nie jest, inaczej jest potrzebne do tego, żeby zarabiać pieniądze na tych rynkach. Bez rozumienia świata emocji trudno jest na tych rynkach zarabiać, bo same dane fundamentalne nie decydują o tym, co na rynku się zadzieje. Druga rzecz, nie ma możliwości obiektywnej oceny sytuacji. Żaden inwestor nie jest w stanie obiektywnie ocenić tego, co się dzieje. Można w przybliżeniu, zwłaszcza tak jak mówiłem, kiedy się jest poza rynkiem, ocenić wpływ danych informacji, ocenić kilka parametrów, natomiast nikt nie jest w stanie ocenić wszystkich parametrów, które pojawiają się na rynku i które trzeba by wziąć pod uwagę. Dlatego strategią właściwą z mojej perspektywy jest upraszczanie rzeczywistości i wykorzystywanie takich momentów, kiedy prawdopodobieństwo jest po mojej stronie. Błędy w metodologii, to już mówiłem,
jeżeli słuchamy analityków, czy makroekonomicznych, czy analityków finansowych, warto pamiętać o tym, że tam jest bardzo wiele błędnych założeń. To są bardzo inteligentni ludzie, te metodologie są dopracowywane, natomiast coś z nich i tak nie uchroni nas przed stratami, które są związane ze zmianą trendu, ponieważ bardzo rzadko te modele są w stanie uchwycić tendencje, które pozwalają przewidywać punkty zwrotne na rynku. I kolejna rzecz, która jest ważna, zróżnicowane reakcje na informacje. To nie tylko to, że różni ludzie inaczej informują na różne informacje, ale ten sam człowiek w innym momencie swojego życia reaguje inaczej na te same informacje. Nie ma takiej powtarzalności w przypadku zachowań jednostek, która pozwoliłaby zapisać to matematycznie i wyliczyć, jak zachowają się, kiedy mają informacje. Podsumowując jeszcze, uważam, że inwestorzy indywidualni mają pewną przewagę w tym aspekcie nad inwestorami instytucjonalnymi, bo inwestorzy instytucjonalni czy zarządzający funduszami muszą być na rynku, są rozliczani z osiągnięć najczęściej w ujęciu kwartalnym. Jeżeli nie załapią się na przykład na taką hossę, jak była na rynku srebra, to mogą się pożegnać z pracą. Natomiast jeżeli inwestor indywidualny nie znajdzie się na takim rynku wzrostowym, może znaleźć inny rynek. Może znaleźć moment, w którym będzie warto wejść na ten rynek w momencie, kiedy prawdopodobieństwo jest po naszej stronie. To zalecenie, by trzymać się z dala od tłumu, by trzymać się z dala od bycia częścią tłumu, racjonalnie patrzeć chłodnym okiem, jest podstawowym założeniem strategii, które prowadzą do zarabiania pieniędzy na giełdzie czy na rynkach finansowych.